Dzień dobry. Cieszę się, że Was widzę. Zanim zacznę prezentację, szybko się przedstawić. Jestem Uliana Szylgaczowa i jestem założycielką Fernik i współzałożycielką Longevity Hub, która ma pomagać populacji starzejącej się z ich zachowaniem. Tak więc jestem w ogóle fanką behawiorystyki. Dzisiaj będę mówić o projektowaniu dla srebrnej gospodarki. Jak zagwarantować, że projektowane przez nas rzeczy wzmocnią, a nie wykorzystają starzejącą się populację? Nie jestem designerką, więc nie będę podawać Wam porad w zakresie projektowania, ale jestem naukowczynią zajmującą się behawioryzmem. Kontekst, w którym się znajdujemy, tak jak na przykład tutaj, potrafi bardzo mocno wpłynąć na nasze zachowania, ale może również wpłynąć na nasze poczucie dobrostanu. Chciałabym to odnieść do starzejącej się populacji. Mamy tutaj ogromne pole do popisu, nie tylko żeby pomóc tym pokoleniom, ale również, żeby korzystać z tego biznesowo. Tak więc chciałabym zacząć od małej interakcji z Wami i zapytać Was, jak patrzycie na to zdjęcie, albo w ogóle myśląc o starszej osobie, co po pierwsze przychodzi Wam na myśl? Czy ktoś chciałby powiedzieć, jakie trzy słowa przychodzą Wam do głowy? Dyskusja. Doświadczenia. Generalnie to, co udało nam się odkryć, to to, że ludzie, którzy są mniej więcej w moim wieku i młodsi, patrząc na starsze pokolenia, zwykle skłaniają się ku ageizmowi. Prawie zawsze oceniamy ludzi na zasadzie, że może są trochę spowolnieni kognitywnie, powoli myślą. Jako w ramach naszego projektu Longevity Hub przeprowadziliśmy wywiady z wieloma osobami w wieku emerytalnym i próbowaliśmy zrozumieć, co jest dla nich ważne. Zainspirowało nas to, co odkryliśmy, to w jaki sposób o sobie mówią, co dla nich ma znaczenie. I to, co jest dla nich ważne, to jest na przykład społeczna interakcja. To jest coś, o czym mówią bardzo dużo. Na emeryturze jest dosyć dużo przeszkód powstrzymujących ludzi przed interakcją ze społeczeństwem. Dlatego szukają sposobu na to, żeby wejść w jakąś interakcję ze światem, dzielić się wiedzą, robić to, co lubią. Ale to, co rzuciło mi się w oczy, to ich potrzeba bycia potrzebnym. To jest coś, na co zwracała uwagę większość osób, z którymi rozmawialiśmy. I jeżeli myślimy o tym w kontekście projektowania, czyli bycia potrzebnym, to chciałabym powiedzieć, że w rzeczy samej to, jak my patrzymy na ludzi 50+, a to, co dla nich ma znaczenie, to są zupełnie różne rzeczy. I na tym chciałabym się dzisiaj skupić. Jest pewne niezrozumienie demograficzne. Nie tylko sposobu, w jaki my ich postrzegamy, ale również tego, w jaki sposób świat ich traktuje. Zidentyfikowaliśmy kilka błędnych przekonań i widzimy, że pewne przekonania zupełnie nie znajdują odzwierciedlenia. Na przykład, że ludzie ci totalnie nie interesują się światem zewnętrznym. Przeżyli już swoje życie, nie chcą się uczyć nowych rzeczy. A odkryliśmy, i nie tylko my, wiele również innych badań, to to, że oni się cały czas uczą. Chcą, a to cały czas zwiększa ich zdolności kognitywne. Więc
zmieńmy to przekonanie, że i zapewnimy im w kreatywny sposób więcej możliwości do uczenia się. Możemy pomóc nie tylko im, aczkolwiek może to być pomysł na biznes. Kolejna rzecz to to, że jesteśmy przekonani, że nie dbają o bliskie związki, ale tak faktycznie bardzo chcą nawiązywać wartościowe relacje. I mają znowu dużo przeszkód, ponieważ po przejściu na emeryturę ich sieci znajomych też się zmieniają. Nie będę przechodzić przez wszystkie te błędne przekonania dotyczące srebrnej generacji, ale coś, o czym chciałabym jeszcze wspomnieć, to złe nawyki. Często wierzymy w to, że starsze osoby mają już wyrobione złe nawyki, na przykład zawsze paliłeś i zawsze będziesz palić, a faktycznie z behawioralnego punktu widzenia, ponieważ osoby te mają dużo silnej woli, potrafią szybciej zmieniać swoje nawyki niż młodsi ludzie. Więc znowu to kolejna możliwość, żeby pomóc tym ludziom żyć zdrowo. Kilka ciekawostek marketingowych. Na przykład generacja ta dalej interesuje się intymnością i seksem. Oczywiście w zależności od kraju, kultury, jakieś 40% ludzi powyżej 60 roku życia jest nadal aktywna seksualnie i interesuje ich nie tylko seks, ale nawiązywanie wartościowych relacji. I teraz pewnie widzicie taką czerwoną linię gdzieś tam pod tym, co myśleliście dotychczas. Tak więc ważne pytanie, co możemy zrobić jako społeczeństwo, żeby być bardziej inkluzywnym dla starszych osób? Jak możemy rozwiązywać tego typu problemy? Na przykład Bank Światowy przewiduje, że do 2050 roku ludzie powyżej 60 roku życia będą stanowili jakieś 22% światowej populacji. Pomyślcie o tym. 22% to może jakiś ambiwalentna liczba, ale jak się spotkamy tutaj za jakiś czas, to wszyscy będziemy mieć powyżej 60 lat. Także musimy zmienić tę narrację w produktach, które projektujemy, ale również w sposobie myślenia o starszych osobach. I o tym chciałabym pogadać z wami. Tak jak wspomniałam, zwłaszcza dla młodych osób zajmujących się projektowaniem, zadawanie sobie pewnych pytań i zrozumienie czy przesunięcie paradygmatu to nie tylko wielka możliwość, ale również wielka odpowiedzialność. Robert Peters powiedział, że projektowanie tworzy kulturę, kultura kształtuje wartości, a wartości determinują przyszłość. Wiele rzeczy zaczyna się od tego, jak myślimy o projektowaniu, więc chciałabym zaproponować kilka sposobów na to, w jaki sposób wy, projektanci, możecie wzmacniać starsze pokolenia. Przede wszystkim eliminujmy błędy poznawcze. Mówiłam wcześniej, że mamy wiele błędnych przekonań. Więc co możemy robić, żeby być bardziej inkluzywnymi? Bądźmy świadomi tak zwanego sludge, potem jeszcze będę o tym mówić, ale pomyślmy też o skutkach behawioralnych produktów, które projektujemy. Więc kiedy mówię o eliminacji błędów poznawczych, wcześniej wspomniałam kilka takich przekonań, które przejawiają się w naszym społeczeństwie. Niektóre z tych przekonań faktycznie są prawdziwe, ale większość z nich to są po prostu nasze osądy. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to po
moim wystąpieniu chętnie z Wami porozmawiam więcej na ten temat, ale generalnie bądźmy świadomi tych osądów dotyczących demografii i starszych osób. Jakie założenia robimy? Nasze osądy to są pewne założenia albo historie, które opowiadamy na temat różnych problemów, różnych zadań. Na przykład w tym przypadku mówię o ludziach, którzy mają 60 lat i więcej. Jakie historie o nich opowiadamy? Czy faktycznie mają problemy kognitywne? Czy są spowolnieni? Czy faktycznie nie interesują ich rzeczy, o które dba nowoczesny świat? To są pewne osądy. I często nasze osądy są podświadome. Na przykład masz pewne doświadczenia i teraz twoja narracja jest taka, a nie inna, ale nie masz tej świadomości, że tak się właśnie dzieje. Dlatego fajnie pracować w zespołach i zadawać pytania i identyfikować takie przekonania. Czy ty zakładasz to i tamto? Rozumiecie, co rozumiem przez bycie zbajasowanym? To posiadanie bardzo silnego przekonania na pewien temat. Tak jak na przykład nasze opinie na temat osób starszych. Zastanówmy się, czy są jakieś wspólne obszary w tych przekonaniach. Czy w ogóle bierzemy pod uwagę tę demografię? Albo czy wychodzimy z przekonania, że ci ludzie nie potrzebują w ogóle pewnych usług i produktów, które projektujemy. Także taka interakcja w zespołach i wykrywanie pewnych biasów jest bardzo ważna. Chciałabym porozmawiać z Wami o tak zwanym sludge. To jest termin pochodzący z ekonomii behawioralnej. Czy ktoś słyszał z Was o tak zwanym nudge? Nie? Niektórzy z Was słyszeli, to szybciutko wyjaśnię. Więc jest taka koncepcja w behawioryzmie, czyli nudge. Na początku wspomniałam, że coraz więcej badań wykazuje, że jesteśmy bardzo kontekstualnymi stworzeniami. Więc nudging polega na tym, że nie informujemy ludzi o tym, jak powinni się zachowywać, ale stwarzamy pewien kontekst, który ułatwia im dokonywanie pewnych wyborów i przejawianie pewnych zachowań. Na przykład jeśli idziesz na emeryturę, to przez cały poprzedni okres pomagamy im oszczędzać na emeryturę. I jeśli nie zaoszczędzą wystarczająco dużo pieniędzy, to zastanawiamy się, jak ich w tym wesprzeć, czyli na przykład systemowo zmuszamy ich do płacenia składek po to, żeby zabezpieczyli sobie pieniądze na przyszłość. Tak więc nudge ma pomóc ludziom dokonywać lepszych wyborów w dalszej perspektywie. Sludge natomiast jest przeciwieństwem nudge. Dokładne znaczenie sludge to taki zawiesisty płyn, często produkt uboczny w rafineriach. Używamy tego terminu jako termin przeciwny do nudge, czyli stwarzamy produkty, które sprawiają, że ludzie się zachowują w nieodpowiedni sposób. Czyli na przykład tworzycie jakiś sign up w aplikacji, to dobrym przykładem sludge'a będzie to, że jest łatwo się zarejestrować, ale w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę z tego, że nie potrzebujesz korzystać z tej aplikacji i bardzo trudno jest się wypisać i zrezygnować z użytkowania. Bardzo często sludge i wszyscy jesteśmy na to narażeni. Bardzo często sludge jest zabiegiem niecelowym, ale czasami robi się to specjalnie.
zwłaszcza wtedy, kiedy firmy starają się zmaksymalizować swoje dochody albo liczbę użytkowników. Tak jak wspomniałam, na przykład zbyt wiele kroków w procesie albo na przykład w procesach administracyjnych, jak chcesz wyrobić sobie dowód na przykład, musisz wykonać bardzo dużo kroków i to jest właśnie slacz. Albo na przykład zbyt długi czas oczekiwania na coś, zwłaszcza pomyślcie o starszych osobach, które muszą czekać w kolejkach. Albo żądanie powtarzania informacji w nieskończoność, albo niewłaściwe wykorzystanie informacji. Myślę, że to jest częsty problem ostatnio. Zwłaszcza starsze osoby udzielają dużo informacji na temat swojego zdrowia. Więc co możemy zrobić ze slacz? Wiemy, że może to być część w zasadzie wszystkiego, co projektujemy. Przede wszystkim audytujmy produkty i usługi. Zadawajmy sobie pytanie, czy nie zaprojektowaliśmy właśnie jakiegoś sladża? Czy działamy w najlepszym interesie użytkownika? Czy empatyzujemy z ich i powodujemy, że ich zachowanie doprowadzi ich do osiągnięcia ich celów? Możemy również wykorzystać slacz strategicznie dla ich dobra. Na przykład zapobiegać jakimś impulsywnym decyzjom. Tak jak wspomniałam w przypadku emerytów, to co odkryliśmy, to, że wiele osób podejmuje impulsywne decyzje na temat przejścia na emeryturę. Po prostu są zmęczeni pracą. Nie zastanawiają się, czy mają oszczędności albo nad tym, co będą robić dalej. Po prostu są zmęczeni i chcą zakończyć karierę. Jeżeli dodamy tutaj slacz, to ludzie będą zmuszeni, żeby się nad tym zastanowić. Na przykład nad zabezpieczeniem finansowym. Tak więc slacz można strategicznie też wykorzystywać. Albo żeby ostrzegać przed jakimiś ryzykownymi zachowaniami. Na przykład próbujemy zaprojektować jakieś fizyczne środowisko i możemy stosować slacz. Nie wiem, co projektujecie, ale możecie wymyślać jakieś tego typu sytuacje na pewno. Albo przestrzegać na przykład przed jakimiś niepożądanymi konsekwencjami. Na przykład podawaniem jakichś danych. Czyli to jest slacz, który ma chronić ludzi i ich prywatność. Więc jeżeli myślimy o projektowaniu czegokolwiek dla starszych osób, musimy pamiętać, że są trochę bardziej podatni na nasze błędy i zastanawiać się, w którym momencie wprowadzamy slacz tak, żeby służył im. Wrócę do tego przykładu ostrzegania ludzi przed jakimiś niepożądanymi konsekwencjami. Obecnie żyjemy w świecie cyfrowym, jest dużo danych, które zbieramy, wykorzystujemy w dobry albo zły sposób, więc jak projektować procesy pobierania danych tak, aby ludzie chętnie się dzielili swoimi danymi, zamiast bać się o złe wykorzystanie tych informacji. Albo zamiast proszenia ich o udostępnienie tych danych wielokrotnie. Tak jak mówiłam, nie jestem projektantką, ale mam styczność z wieloma i prawdopodobnie wielu z Was się zgodzi z tym, że kiedy projektujecie produkt czy usługę, to często myślicie o tym, że będzie na przykład jakiś feature, który pozwoli użytkownikowi zrobić konkretną rzecz. Fajnie. Wiemy, jakie problemy nasze designy będą rozwiązywać, ale chciałabym zostawić Was z innym pytaniem. Jakie zachowania osób starszych chcę uzyskać?
Na przykład, gdybym chciała, żeby ludzie chętnie udostępniali swoje dane osobowe zamiast to może się mylę, ale często to widzę w przykładach z realnego świata, że jeśli zaczniesz się zastanawiać nad tym zachowaniem, jakie prowokujesz i twoją intencją jest to, żeby ludzie chętnie na przykład podawali swoje dane, to będziesz podchodził do zadania inaczej niż po prostu wtedy, kiedy traktujesz to jako po prostu konieczność wydobycia danych od kogoś. Więc stale musimy zadawać sobie to pytanie i myśleć. Tak więc poza myśleniem o problemach, które rozwiązujecie, myślcie też o tym, w jaki sposób wpływacie na zachowania. I jaki będzie efekt zachowania, które wywołujecie. Tak jak wspomniałam, wydaje się, że w tej narracji, w której za chwilę ponad 20% społeczeństwa będzie miało 60 lat i więcej, dochodzi do przesunięcia pewnego paradygmatu. Musimy się zastanawiać, w jaki sposób dla nich projektujemy. Dlatego chciałabym zostawić Was z kilkoma pomysłami na temat tego, jak ten paradygmat przesunąć. Czyli na przykład walka z ageizmem. Sprawmy, żeby ci ludzie czuli się młodzi. Wyobraźcie sobie, że coś projektujecie, na przykład aplikację, która ma umożliwić randkowanie starszym osobom. Sprawdźcie, żeby czuli się młodzi. To będzie dodatkowa wartość. Nie segregujmy. Nie myślmy o osobach starszych jako konkretnej demografii, która ma swoje życie. Czy żyje we własnym świecie. Taki przykład segregacji. Mam 6-letnią córkę, która ostatnio dostała aparat na urodziny i spotkała naszego sąsiada w parku. Postanowiła zrobić zdjęcie, ale zapytała go, czy może. Czy może zrobić mu zdjęcie na wypadek, gdyby umarł. To jest właśnie przykład tego, jak głęboko zakorzeniony jest ageizm w naszych głowach i jak mało jesteśmy tego świadomi, że nawet dzieci myślą w ten sposób. Możemy kapitalizować ich mądrość i siłę woli. Na przykład w miejscach pracy. To są totalnie niewykorzystane możliwości. Firmy jeszcze nie wiedzą, jak to robić, a według wszelkich badań osoby starsze posiadają wielką mądrość i wiedzę. Coś, co niełatwo zastąpić technologią. Więc pomyślcie o tym. Zachęcajcie do aktywnego starzenia się. Zachęcajcie ludzi do ruchu. To nie jest tak, że oni nie chcą się ruszać. Umożliwiajcie budowanie relacji, które mają znaczenie, które są wartościowe. Jeśli ktoś wymyśli sposób, w jaki sposób pomóc starzejącemu się społeczeństwu nawiązywać relacje, nie jakiegoś kolejnego Tindera, ale tak, żeby mogli znaleźć sens swojego życia, to prawdopodobnie rozwiążecie jeden z największych problemów. I przede wszystkim, żeby przesunąć ten paradygmat, może powinniśmy zaczynać nazywać rzeczy w inny sposób. Nie mówić starzy ludzie, babcia, dziadek i tak dalej. Może zaczęlibyśmy używać określeń takich jak w kwiecie wieku, wiecznie młodzi, młody duchem i tak dalej. Nie wiem, jesteście kreatywni, pewnie macie dużo więcej pomysłów. I na koniec chciałabym Was zostawić z cytatem Marka Twaina, który twierdzi, że wiek to kwestia władzy umysłu nad materią. Jeśli nie masz nic przeciwko, to nie ma znaczenia. Wiele osób wcale nie ma nic przeciwko byciu aktywną częścią społeczeństwa, nawiązywaniu
świetnych relacji i wkładania czegoś do życia społeczeństwa. Parę dni temu miałam rozmowę z osobą w wieku 70 lat mniej więcej, bardzo aktywną osobą. Taki, powiedziałabym, nawet ideał. Biega w maratonach, mentoringuje startupy. I zapytałam go, słuchaj, co chciałbyś nadal robić, gdybyś miał coś zmienić? Mówi, chciałbym się czuć, jakbym miał znowu 20 parę lat. On jest świadom tego, że ma ponad 70 lat, ale chciałby się czuć jak 26-latek. I to jest właśnie coś dla was, projektantów. To jest wielka okazja, ale również wielka odpowiedzialność, żeby myśleć o tym, jak osoby starsze chcą się czuć. Dziękuję. Thank you, Uliana. But we have some questions for you. So maybe the first one from the internet. What does it mean to make Co sprawia, że ludzie czują się młodo? Czy to nie sugeruje, że młode jest lepsze niż bycie młodym jest lepsze niż bycie starszym? Myślę, że to, co sprawia, że się czujemy młodo, to taka, to poczucie wolności. Ludzie w pewnym wieku zdają sobie sprawę z tego, że są już trochę starsi, ale poczucie młodości to jest, wiecie, to poczucie tej ekscytacji życiem. I w pewnym momencie zaczynamy zapominać o tym, że można żyć aktywnie i w znaczący sposób przyczyniać się do życia w społeczeństwie. Pytanie od publiczności. Podnieście rękę, żebyśmy was widzieli. Kolejne pytanie online. Jak monitorować nasze biasy i edukować się, żeby wiedzieć, z jakim rodzajem użytkownika mamy kontakt? Dobre pytania. Większość naszych biasów to są rzeczy totalnie, których nie jesteśmy świadomi, więc żeby to obejść, przede wszystkim to samo, to, że zadaliście takie pytanie, to już znaczy, że jesteście świadomi, że coś takiego występuje. Więc jak już się zastanawiasz, czy nie jesteś zbajasowany, czy zbajasowana, to już jest dobrze, ale fajnie jest mieć kogoś, kto zada ci parę pytań. Kogoś, kto jest bezstronny, ale zna cię wystarczająco dobrze, że rozumie, w jaki sposób ty myślisz, i osoba ta będzie miała jedno zadanie, czyli zadawać ci pytania typu, ale co ty zakładasz? Co ty próbujesz powiedzieć? I wracając do demografii, prawdą jest, że jeśli nie masz kontaktu z tą demografią, to może dobrze byłoby się zainteresować i spędzić z nimi trochę czasu.